Cześć, tu Przemysław! Lecimy dzisiaj dalej z kursem HTML i css -a. Zrobiliśmy do tej pory stronkę, która no może nie jest specjalnie piękna ani nie jest specjalnie funkcjonalna, ale która zawiera te podstawowe elementy, które każdy frontendowiec powinien znać. No, to jest takie. No, mniej już się nie da. Oczywiście będziemy to teraz rozwijać i dzisiaj sobie pomówimy o układzie tekstu w postaci nagłówków. Akapitów, treści i tak dalej. I tutaj no, musimy się znowu z myśleniem przełączyć na myślenie o strukturze dokumentu. Zdecydowanie łatwiej to zrobić, jeżeli się ma książkę na przykład pod ręką. No, no, weźcie dowolną książkę, nawet jeżeli to jest powieść, to raczej będzie miała tytuł rozdziału i treść, a w tej treści będą akapity. A jeżeli weźmiemy podręcznik, no to tam już w ogóle ta struktura jest dużo bardziej wybujała. Są rozdziały, podrozdziały, podpodrozdziały, prawda? Akapity są oddzielone albo przerwami, albo wcięciami akapitowymi. Są elementy, które są na przykład definicją w ramce. Tak? Więc jeżeli weźmiemy sobie dowolny podręcznik w rękę, to już mamy tą strukturę zdecydowanie bardziej rozbudowaną. I tak bardziej rozbudowaną strukturę nauczymy się tworzyć również na stronie internetowej. Tak, takim dobrym przykładem na przykład jest Wikipedia. I na tej Wikipedii wybierzemy sobie pierwszy z brzegu artykuł, który mi się tutaj trafił. I widać wyraźnie, prawda? Tytuł. Jeden główny, nadrzędny tytuł nagłówek. Potem mamy jakąś treść. To jest jeden akapit. No oczywiście w nim są jeszcze odsyłacze, inne rzeczy, typu po wyróżnienie nazwiska, ale wyróżnienie nazwiska już znamy, strąga. Potem spis treści, no tym spisem treści chwilowo się nie przejmujmy, bo tego nasz HTML na początku mieć nie będzie. No i potem znowu mamy rozdział życiorys, a w tym rozdziale podrozdziały: dzieciństwo i młodość, druga wojna światowa i tak dalej, i tak dalej. No i kolejny rozdział. Rozdział numer dwa, wybrane odznaczenia. No i prawda, w tym rozdziale nie ma podrozdziału, jest kolejny rozdział główny: przypisy, i kolejny rozdział główny, główny: bibliografia. Bardzo ładnie to widać właśnie na tym wygenerowanym automatycznie spisie treści. No tutaj już Wikipedia zadziałała, wygenerowała spis treści, nasza strona tego robić nie będzie na początku, ale, ale tu widać wyraźnie po prostu ten podział. Rozdział i podrozdziały. Oczywiście to może być dużo bardziej skomplikowane. Poszukamy bardziej złożonego artykułu i tutaj mamy już zdecydowanie bardziej złożoną strukturę, tak? Rozdział 1 kadencja, rozdział drugi uprawnienia, rozdział 2-1 to, rozdział 2-2, 2.4, 3 4 no i 2-4 dzielone na kolejne podrozdziały potem 2.5, 2.6, 2.7 i 2.7 dzielony na kolejne podrozdziały. Czyli taka struktura, taki układ no jest typowy dla wszelkiego rodzaju artykułów. Na wyżej to jest artykuł na bloga, no to on też ma tytuł, treść. Sama treść, zobaczmy, tu mamy na przykład rozdział kadencja i na tym rozdziale kadencja mamy trzy akapity. Akapit prezydent Rzeczpospolitej itd., itd., akapit drugi, zgodnie z artykułem 130 i tak dalej, i ak yy, ak akapit trzeci, kadencja prezydenta i tak dalej. Akapity, jeżeli chodzi o strony internetowe, podobnie jak to się też spotyka w podręcznikach, oddzielamy pustą przerwą. Nie wcięciem akapitowym, bo książka typu powieść najczęściej ma wcięcie akapitowe, czyli nie ma linijki przerwy, nie tam nawet nie linijki, czy jakiegoś tam odstępu przerwy, tylko jest... Ciąg dalszy, ale akapity oddzielamy wcięciem na ileś tam milimetrów od brzegu. Tego typu wcięcia raczej się stosuje przy tekstach zwartych, przy tekstach, właśnie typu powieść, gdzie mamy wiele stron tekstu, natomiast na ekranie, gdzie są krótkie akapity, gdzie są teksty raczej w ten sposób ułożone, czy w podręcznikach, gdzie są krótkie teksty, potem jakaś ilustracja, jakiś obrazek, jakaś grafika, jakaś tabelka tam stosujemy odstępy między No i domyślnie HTML właśnie będzie w ten sposób nam formatował tekst. Wszystko to da się zmienić, no ale będziemy zaczniemy od tego domyślnego sformatowania. No więc teraz tyle po tym trochę przydługim długim wstępie idę do mojej strony pierwszy html. No nie będę już tworzył w tej pierwszy, zostawię już ją taką jaka jest, utworzę sobie nowy plik i nazwę go na przykład drugi.html. Ja wiem, że nazywanie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty jest troszkę głupie, bo w prawdziwej stronie powinniśmy nazywać tak, żebyśmy się w tym odnaleźli, a nie zastanawiali się za miesiąc, kto to było pierwszy, co to było drugi, no ale to jest strona treningowa, nic tu nie będzie konkretnego na razie poza treningiem działania. No i skopiuję sobie początek, no bo nie chce mi się tego początku pisać. Moja druga strona body oczywiście tutaj body zamykam i muszę jeszcze zamknąć html no bo mam html z początku no o w ten sposób i teraz w moim body zastosuję znacznik h1 h1 od header nagłówek nie mylić z head wcześniej mamy head czyli głowa tak głowa strony a teraz mamy nagłówki, tak jak nagłówki w gazetach. Prawda? Często się mówi, że nagłówki w prasie krzyczały w ten, a nie inny sposób. Nagłówki, czyli tytuły rozdziałów. No i H1 na przykład opowieść o Kaczce Dziwaczce. I zamykam H1. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Na stronie internetowej, tu sobie znam, dam drugi.html. I mam opowieść o kaczce dziwaczce. Ojej, jest ona fioletowa. Są akapity, odstępy, marginesy. Dlaczego? Dlatego, że kopiując, skopiowałem specjalnie również odwołanie do stylów. Zobaczcie, w ten sposób dowiedzieliśmy się jeszcze czegoś nowego, że jeden arkusz stylów może być podpięty pod, dowolne, pod, dowolne, pod dowolną ilość stron. No, bo to go zasysa do wnętrza tej strony. O, więc tutaj mam pierwszy CSS i on ma wpływ zarówno na stronę pierwszy HTML, jak już teraz na stronę drugi HTML. No, być może z czasem uznam, że należałoby to zmienić. Na razie niech ten styl w ten sposób będzie. Więc mam treść opowieść o kaczce dziwaczce. No, i teraz chciałbym pisać już treść w postaci akapitu. Do akapitu znacznik P. Dlatego, że akapit to paragraf po angielsku. Czyli znowu mamy początek P i koniec P, tak? I wewnątrz tego mogę sobie napisać Pisze, 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 pisze. Już mi się nie mieści to na ekranie. Specjalnie tak piszę, żeby pokazać, że to idzie ciąg dalszy w bok. Że jest jedna długa linia. Teraz to zapiszę i zobaczymy, co jest na stronie. Na stronie okazuje się, że ta linia się łamie. HTML jest takim językiem, w którym możemy wstawiać. teraz to pokażę, na przykład, w dowolne miejsca przewy. I tu się nic nie zmieniło. Ignoruje entery, ignoruje spacje. Każdy enter, każde wiele spacji jest traktowane jako jedna spacja. Więc ten akapit od P do P to jest po prostu jedna ciągłość. Jeden element. Więc, więc ja sobie mogę to ułożyć oczywiście w jakiś tam sposób dla mnie sensowny. Tu mam w edytorze Atom mam taką kreskę, która jest bodajże na 70 czy na 80 linii ustawi, znaku ustawiona, więc żeby, żeby po prostu nie pisać za długich linii, ta, ta, ta kreska przypomina, że no już dalej za tą linię nie wychodź. Ale to nie ma znaczenia, bo ja się chcę tu zmieścić tak, żeby wizualnie to mieć ułożone dla mnie w HTML-u, a na stronie internetowej, niezależnie od tego, zawsze to będzie jednym ciągiem. I dopiero jak się skończy akapit. Zacznę nowy akapit, nowe P. I oczywiście muszę to P zamknąć, to mam teraz dwa akapity, żeby było ładnie widać, no, ja nie będę tak wymyślał teraz z głowy opowieści o, o, tkacz, o kaczce. To skorzystam z tak zwanego lorem ipsum. Co to jest lorem ipsum? Otóż, to jest taki tekst, który ma wyglądać, nie ma mieć sensu jak logicznego, ale ma wyglądać tak jak tekst prawdziwy. Czyli ma dłuższe wyrazy, krótsze, różne tego typu elementy. I lorem ipsum jest stosowany przez grafików. Po to, żeby wypełnić jakieś miejsce, czy to na ulotce, czy to w książce, czy to w folderze, na plakacie, i pokazać. Tak to będzie wyglądało. Nie patrzcie na treść, bo jeszcze tej treści nie mam, ale te wyrazy są różnej długości. Nie są to tam, mogły napisać ble, 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 no, ale wtedy byłyby wyrazy o tej samej długości. I wizualny odbiór tego byłby zdecydowanie no, inny niż odbiór prawdziwego tekstu. Natomiast loem ipsum jest taki, że no, mogę sobie tutaj skopiować i zrobię jeszcze jeden akapit. Wkleję loem ipsum. Nie przejmuję się tym, że on wyłazi, wyłazi gdzieś tam poza linię. Gdzieś być może jest zawijanie linii tutaj. O, o, właśnie to. Tak, mogę włączyć sobie zawijanie linii w atomie i dzięki temu już wszystko, co wyjdzie poza okienko, to on to sam zawinie. Yy, oczywiście tymczasowo zdaje się, a nie, nie wstawia tu Enter'ów, więc to jest tylko kwestia tymczasowa, wizualna, zawinięcia. No i mam tekst, który sensu nie ma, ale jest wizualnym wypełnieniem. No i teraz mogę na mojej stronie odświeżyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A pierwszy akapit, drugi akapit, trzeci akapit, tytuł. Tytuł jako H1, prawda? I teraz, jeżeli w tej opowieści o kaczce dziwaczce ma być podrozdział. No to muszę użyć co? Muszę użyć H2, tak? Powiedzmy, że to jest wstęp do rozdziału, i teraz tutaj na przykład w tym miejscu damy H2. Oczywiście kończę H2, trzeba pamiętać zawsze o kończeniu znaczników. Niewiele jest znaczników, które się nie kończą, a większość ma koniec. No i teraz mam tytuł rozdziału, a potem mam podtytuł. Oczywiście, żeby to miało sens wizualny, no to jeszcze powinienem mieć kilka różnych innych podtytułów. No i powiedzmy, skopiujemy sobie to. Tu. Ctrl C, Ctrl V, kaczka, innego i psuma. Spotyka. Oczywiście te i psum zostawię te same, bo to jest coś, co wypełnia jakąś treścią, jeżeli będę miał ochotę. A na razie mi to wizualnie pomaga. O, no i mam opowieść, potem mam rozdział pod rozdział pierwszy, pod rozdział drugi. No albo ewentualnie tytuł główny H1, 1 a potem H2 to rozdział pierwszy, rozdział drugi. To już teraz kwestia, jak się umówimy. Jak sobie ustalimy, czy to jest artykuł i to jest tytuł artykułu, na przykład yy, i będzie tylko faktycznie jeden tytuł artykułu, a potem będzie wiele podtytułów, czy może to jest jeden tytuł, a jeszcze za chwilę na samym końcu yy, powiedzmy, dopiszemy sobie kolejny H1: Opowieść o gąsce balbince. No i też oczywiście tego nieszczęsnego loem i psuma tutaj wstawię. Zapiszę odświeżę. I teraz mam opowieść o kaczce dziwaczce, rozdział pierwszy, rozdział drugi, ale to są na tym samym poziomie logicznym. I potem mam znowu poziom wyżej. Opowieść o gąsce balbince. Na tym samym poziomie znaczeniowym, co opowieść o kaczce dziwaczce. No i teraz wygląd tych nagłówków jest tak skonstruowany, może być ich 10, jeżeli dobrze pamiętam, ale w życiu tyle nie używałem, no bo no jak bardzo można się zagłębiać? No Owszem, rozdział, podrozdział, popodrozdział, no podpodrozdział, ale 3-4 to jest maks. Jak dochodzimy do 8, 9, nie pamiętam się czy jest 8 w HTML-u czy 10, ale to już potem przestaje mieć sens raczej. Raczej się staramy myśleć tak, ułożyć dokument. No, żeby jednak to nie było takiego zagłębiania, bo mało kto to mózgiem obejmie, że to jest pod, 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 pod rozdział, a teraz już wyskakuje stopień wyżej. Więc być może tekst trzeba by przeradagować, żeby no, nie sięgać aż tak do tych dalekich H1. Ważne jest też to, żeby te H1, H2 stosować w określonej właśnie kolejności. No bo ktoś sobie może walnąć H3, a wewnątrz H3 na przykład uznać, że H4 na przykład będzie pod rozdział no i zacznie od H3, bo on będzie on H4 albo H7 i H8. No bo tak mu się na przykład wyglądowo to podoba. No nie, bo wtedy zaburzamy semantykę dokumentu, zaburzamy znaczenie tej treści. Analizator tego dokumentu będzie szukał czegoś nadrzędnego. Osoba niewidoma, której będzie to przedstawiane, zostanie jej to przedstawione no, w innej strukturze. A już nie mówię o tym, żeby zamienić znaczenie i na przykład zrobić, że H2 to jest główny tytuł, a H1 to jest tytuł na przykład podrozdziału. No można tak, w stylach CSS można by zmienić rozmiar czcionki, no bo tu faktycznie jest większy, dłuży jest tytuł, podtytuł jest innym rozmiarem. No mogę sobie to zmienić, prawda? Bo wszystko, wszystko można ostylować, to już wiemy z poprzednich zajęć. Więc mamy pierwszy CSS, no i powiedzmy, że sobie wpiszę H2, tak? Dokładnie tak samo, ta sama zasada, więc tu żadnej filozofii nie ma. No i font size, na przykład 100 PT. Ja znowu przesadzam, ale żeby to było widać. No i teraz mam, mam to, jedno mam mniejsze, a drugie mam większe. A znaczeniowo jest odwrotnie. Tytuł główny to jest opowieść o kaczce-dziwaczce, a podtytuł to jest kaczka z loemem i psumem się spotyka. No i więc można, oczywiście w CSS-ie można zrobić wszystko, bo można wygląd zmienić, tylko jeżeli nasz wygląd będzie oszukiwał i będzie co innego w HTML-u, a co innego według wyglądu, no to wszystko fajnie, póki będzie to oglądał człowiek patrzący według wyglądu. A jeżeli to będzie robił jakiś analizator treści, jakiś program, jakiś automat, no to w tym momencie no, już zaburzamy jego percepcję, bo on nie będzie patrzył, jaki tam jest font-size, nie? on będzie patrzył, bez CSS-a będzie patrzył na samą strukturę HTML-a. Także to stąd wywalę, zrobię komentarz, żeby mi to nie brało udziału w działaniu i w tym momencie mam domyślne ustawienia. Oczywiście nie ma nic złego w zmienianiu tych domyślnych ustawień. Ja sobie na przykład chciałbym, żeby te H2 było w innym kolorze, na przykład kolor chciałbym mieć Tutaj brown. No i mam tytuł i nie tylko ten następny, no, tylko dwa były podtytuły typu H2, ale wszystkie H2 z automatu mi się zmienią. Także to, że moja strona jest brzydka, jakieś tam kolorystykę ma i na przykład ktoś mi każe zmienić, no to wtedy zmieniam w CSS-ie, a nie ruszam struktury dokumentu. Jeżeli teraz piszemy wiersz. No, i teraz ten wiersz chciałbym, yy, chciałbym yy, zapisać w HTML. -u. Jeżeli zapiszę w ten sposób, no to będę miał wszystko w jednej linii, prawda? Dlatego, że jest to po prostu w akapicie ignorowane entery. Każdy enter jest traktowany jako spacja. Więc jeżeli chcę tutaj łamać linię, no to ktoś mógłby pomyśleć, że no dobra, wrzucę sobie jeden P, potem drugi P, no i teoretycznie teraz mam jedno pod drugim. Ale znowu mam te nieszczęsne odstępy. No można by tu kombinować stylami, usuwać odstępy. No, dałoby się to pokonać, ale możemy się domyśleć, że w html mamy inne znaczniki ku temu służące. To jest znacznik break, znacznik łamania linii. I teraz wszędzie tam, gdzie ja chcę złamać linię, ale nie utworzyć nowego akapitu, mogę użyć znacznik br od angielskiego break. Tutaj złam. No więc tu złamiemy. Tu złamiemy, tu złamiemy, tu już nie muszę łamać, bo za chwilę jest koniec akapitu. Nie, nie przeszkodzi to, jak tutaj też złamie, ale nie będę tu łamał, bo jest dalej. I teraz mój wiersz jest już w jednej całości. Nie ma odstępów, jest linijka pod linijką. Ale wymusiłem łamanie breakiem. Także w ten sposób budujemy strukturę. Myślę, że w tym odcinku to już wystarczy. Zachęcam do zaprenumerowania kanału. Do lajkowania, no i zapraszam do następnego odcinka, w którym pomówimy jeszcze troszeczkę o strukturze dokumentu.